Dzień dobry, spotykamy się ponownie. Jak była pod Grunwaldem? Superansko. Naprawdę tak? Tak? A z powrotem jak było? Też fajnie, chociaż korki były straszne. Ale tęsknimy bardzo. Ale tęsknimy za Grunwaldem, tak? Tak? Tak, za Białorusią. Za pisarzami najbardziej. Rycerz serca został? A, oczywiście. Nie tyle rycerz, to grajek, prawda? Średniowieczną wytędzę. W skład naszej drużyny wchodzą generalnie wojowie i ja jestem jedną białką w tym momencie. I jeszcze mamy maleńką Małgosię, która również czynnie bierze udział. Jesteśmy, nazywamy się drużyna wojów średniowiecznych Wytędzy. Wytędzy uczy nam pytania. Tak? Trudna nazwa, której języki sobie ludzie wykręcają. Oznacza do mnie marynkasty. Ten sznurek tutaj nam odpalny jest jeden, więc jak się traci jeden, to przypuszcza się, że niektórzy badacze uważają, że była to kasta wojowników. Analogiczna do indyjskiej kasty, do Warny, Kshatriyu. Proszę cię bardzo. To byli wojownicy, którzy nie zajmowali się najprawdopodobniej prawo. Kupę trzeba schować, czyli w którymś tam okresie, kiedy społeczeństwo słowiańskie osiadło sobie. Wszystko się poruszyło, ale ponieważ mina jest zawiedziona, ta kasta zanikła. I już każdy mężczyzna danej społeczności, który był w sile, przy sile, że tak powiem, od słońca. Pamiętajcie, moi drodzy, że należy nosić nakrycia głowy. Nie krzyczała. No niech to maleństwo spróbuje. Tak? Tak? O, tutaj dziewczynki starsze. A może pan spróbuje? Pokażę jak, dzieciakom, jak się to robi. Co? Nie? Dorosłym jest trudniej. Dzieci wcale trudniej będzie. Okej. Dzieci, które malują, rysują gęsim piórem też. Zostawcie swoje prace, za chwilę do nich wrócicie. Padło z
skąd jesteśmy, tak? Z Krakowa. Fundacja działa już trzeci rok i zajmuje się wskrzeszaniem historii, przypominaniem szczególnie młodym, młodzieży, dzieciom, ale i dorosłym, jak to dawniej było, poprzez warsztaty rękodzielnicze, odtwórstwo historyczne, pokazy walk, rzemiosł, oprowadzanie po zabytkach, spotkania z ludźmi, którzy się zajmują, czy to rękodziełem, czy odtwarzaniem historii. Na jarmark średniowieczny zaprosiła nas kongregacja kupiecka, ponieważ oprócz bitwy pod Grunwaldem oni również w tym samym roku obchodzą swoje 600. urodziny i ten jarmark jest z okazji ich urodzin. I trwała w przeciwieństwie do bitwy, która była ogromnym sukcesem w Europie, ale echa przebrzmiały już w XVI-XVII wieku, powoli przebrzmiało to zwycięstwo. Natomiast kongregacja, jak została powołana, tak istnieje do dnia dzisiejszego i nieźle się trzyma. I zostaliśmy zaproszeni jako fundacja. Fundacja się nazywa Polonia Celeberima. Zaprosiliśmy również ludzi, z którymi współpracujemy. Zapraszamy ich do Barbakanów, na nasze turnieje rycerskie, zapraszamy na warsztaty do szkół. Zespół, który tańczy tak pięknie właśnie, historyczne tańce, tańce dworskie, to zespół Ornamento, działający przy Fundacji Ardente Sole. Natomiast panowie, którzy tu walczą już drugi dzień, w tym upale, w zbrojach, z tarczami, z mieczami, to młoda grupa takich amatorów, zapaleńców historii, nazywają się Drużyna Wojów Wczesnośredniowiecznych Wytędze. Mamy nadzieję ich promować coraz bardziej. Jeszcze myślę, Państwo o nich usłyszycie. Chłopcy ćwiczyli bardzo długo, przygotowywali się technicznie. Będzie można ich zobaczyć nie tylko tu na rynku, ale i w Barbakanach. No, pozostaje zaprosić na kolejne nasze imprezy pewnie.